To ostatnia chwila na zrobienie syropu z mniszka lekarskiego. Choć roślina ta jest traktowana jak chwast, to warto wiedzieć, że ma cudowne właściwości lecznicze. Syrop z mniszka jest smaczny i ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Bardzo często stosowany jest w przypadku bólu gardła, a także kaszlu. Przy zbiorze mniszka trzeba pamiętać, że jest on łudząco podobny do mlecza. Zarówno mniszek lekarski, jak i mlecz mają żółte kwiaty. Odróżnić można je po budowie łodygi. Mniszek ma jedną lub kilka łodyg pozbawionych listków, które zakończone są kwiatostanem. Nie zbieramy rośliny, która rośnie przy drodze lub na terenach blisko fabryk. Do przygotowania syropu będą potrzebne tylko główki kwiatów. Należy zebrać je, gdy są otwarte. Najlepiej zrobić to w słoneczny dzień. Najbardziej wartościowe są kwiaty majowe. Następnie wysypujemy kwiaty na karton. Powinny poleżeć na kartonie w pełnym słońcu, by robaki mogły z nich wyjść. Tu na ujęciu widać, że czarne robaczki wychodzą z kwiatów. Nie chcemy, by znalazły się w naszym syropie. Kwiaty na kartonie trzymamy przez około godzinę. Następnie przekładamy je do pudełka i zabieramy je do kuchni. Do wykonania syropu potrzebny będzie duży garnek, dwie cytryny oraz kilogram cukru. Może być zwykły biały cukier. Kwiaty przekładamy do garnka. Do przygotowania syropu potrzebujemy około 200 główek. Prawdę mówiąc, im więcej ich zbierzemy, tym lepiej. Zalewamy 1 litrem wody. Ugniatamy ręką kwiaty, by namokły. Powinny znaleźć się pod powierzchnią wody i namoknąć. Wstawiamy garnek na piec i doprowadzamy do wrzenia wody. Następnie należy przemieszać łyżką i gotować pod przykryciem przez 15 minut. Po tym czasie zostawiamy miksturę na całą noc. Po 12 godzinach odcedzamy kwiaty i przelewamy wodę do mniejszego garnka. Dodajemy kilogram cukru oraz sok z cytryny. Pamiętaj, żeby z wyciśniętego soku usunąć pestki. Wstawiamy garnek w kuchenkę i gotujemy na małym ogniu. Cały czas mieszamy, aż cukier się rozpuści. Gotujemy, aż zawiesina będzie przypominać gęsty miód. Gorący syrop przelewamy do wcześniej wyparzonego słoika. Zakręcamy i odwracamy do góry nogami. Tym sposobem syrop zawekuje się. Tak przygotowany syrop przechowujemy w ciemnym miejscu. Można przechowywać go przez wiele miesięcy. Jak dawkować syrop? 2 łyżki dziennie w zupełności wystarczą. Syrop jest skarbnicą witamin oraz minerałów. Wzmacnia układ odpornościowy, działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, wspomaga układ pokarmowy i leczenie nerek. Był stałym elementem apteczek naszych babć. Warto mieć go w swoim domu, zwłaszcza, że przygotowanie go kosztuje grosze.